Odeta Moro, dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie, bardzo gorąco. Onetrano, wiem, startujemy z naszym spotkaniem. Dziś chciałabym was trochę zabrać w podróż, chociaż docelowo zabiorę was w najbliższą niedzielę o godzinie 12 na głównej stronie onet.pl. Znajdziecie kolejny odcinek programu Pasja w podróży. Tym razem w duchu slow life i slow travel wybierzemy się w bardzo ładne okolice kojarzone głównie z Dolnym Śląskiem. Nie będę na razie nic zdradzać, bo w pewnej chwili zobaczycie namiastkę tego, co czeka nas w niedzielę. Najpierw jednak chciałabym was zaprosić na rozmowę z moim gościem, Karol Bielecki. Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie. Karolu. Dzień dobry, witam państwa. W życiu sportowca czas ma zupełnie inne znaczenie. Powiedz mi, czy ty przy tym takim sportowym tempie przez całe życie, bo sport na pewno towarzyszy ci po prostu od dziecka i to w takim bardzo dużym nakładzie czasowym, czy ty potrafisz zwolnić? Jeżeli tak, to jak zwalniasz? No na pewno ten czas był bardzo ważny, tak, bo dzieliłem go między, często między swoją rodzinę, między treningi. No oczywiście tego czasu na trening poświęcałem bardzo dużo. No ale doceniałem również taki czas, kiedy miałem właśnie troszkę wolnego, kiedy mogłem odpocząć z rodziną i to było jakby bardzo, bardzo cenne. I że przede wszystkim regenerację do organizmu. Właśnie w sporcie oprócz tego, że sam trening, bardzo ważna jest też regeneracja. Niektórzy twierdzą, specjaliści, że nawet ważniejsza, bo źle zregenerowany sportowiec to sportowiec, który nie jest w stanie osiągnąć swoich wyżyn. Ty masz jakieś takie sposoby na takie życie slow, na może wylądowanie po prostu, czasami na kanapie, czasami gdzieś na łonie natury? Powiedz mi, jakie metody działają na ciebie? Jakie metody? No, kiedy już mam rzeczywiście czas po treningu czy po meczu, no to najlepsza regeneracja, czy dla głowy, czy dla ciała, no to chociażby spacer gdzieś w lesie. Ewentualnie książka, tak? Są takie chwile, kiedy mogę totalnie odpocząć, przenieść się myślami gdzieś indziej i się zregenerować. No a w momencie, kiedy już teraz w zasadzie po karierze moje dzieci są w domu, to, no to ciężko jakby odpocząć, tak zupełnie się odciąć. Także ten relaks jest z nimi podczas zabawy, podczas wspólnego spędzania czasu. To również powoduje, że człowiek zapomina o problemach i odpoczywa w sposób fajny. Jak podróżujesz sobie palcem na mapie, palcem po mapie, bo umówmy się, pandemia nie sprzyja podróżom, ale nawet w okresie wakacyjnym parę razy udało nam się gdzieś wyskoczyć. Też zmieniliśmy podejście do podróżowania. Zamiast jeździć gdzieś daleko za granicę, czy przemieszczać się samolotem, coraz częściej wsiadamy po prostu do samochodu. Jedziemy gdzieś, gdzie czujemy się bezpiecznie, gdzie nie ma dużych tłumów. Zazwyczaj jest to chociażby natura. Powiedz mi, czy ty masz takie swoje ulubione miejsca, metody? Niektórzy, wiesz, wybierają na przykład tak zwany glamping, czyli bardzo nowoczesne namioty gdzieś w lesie. Inni wolą samochód kempingowy, jeszcze inni jakąś agroturystykę. Gdzie ty szukasz tego slow swojego? Gdzie ja szukam tego swojego slow? No, jeżeli już gdzieś się wybieram, no to na pewno autem to jest Polska, tak, żeby nie jechać za daleko, żeby rzeczywiście nie męczyć siebie czy swojej rodziny, no to gdzieś startujemy, czy to polskie morze, czy to góry, czy Mazury. No i przede wszystkim, że już rodzina wsiada do samochodu, to dbam o to, żeby samochód był bezpieczny, tak, żeby nic się nie wydarzyło podczas drogi, żeby mieć spokój z tym związany. A gdzie się wybieram? No to tak jak powiedziałem, przede wszystkim na łonie natury, żeby spędzić czas, żeby odpocząć. No i tam odnajduję taki właśnie czas relaksu. Czy zmieniłeś swoje nawyki w trakcie pandemii, jeżeli chodzi o podróż? Cały czas mówisz o tym, że jednak dużo czasu spędzasz z rodziną, więc myślę, że bezpieczeństwo jest w tej chwili zupełnie na innym poziomie. No zawsze żona była zwolenniczką wyjazdów dalekich gdzieś samolotem, ja z reguły samochodem, także tu pandemia mi pomogła w moich wyborach i zostajemy w Polsce, podróżujemy po Polsce, jeżeli już my chcemy gdzieś jechać. Także dla mnie to nie jest problem, ale tak jak oczywiście pandemia zmieniła nasze jakby podejście typowo gdzieś niedaleko, najbliższa okolica i nie ryzykujemy za dużo, żeby gdzieś wirusa nie złapać, bo nie ma co się narażać. Podróżowanie z dziećmi to też podróż o zupełnie innej specyfice. Czy
ty jakoś specjalnie przygotowujesz się do tego dużo wcześniej? Mówię tu o pakowaniu, o samochodzie. No wiesz, no, dzieciaki w samochodzie i długa trasa, tylko rodzice to rozumieją, ale to jest naprawdę zupełnie inna jakość. Oczywiście, że tak, przygotowuję się i nie lekceważę tutaj jakby możliwości samochodu. Jako ambasador firmy Bridgestone oczywiście nie mogę sobie pozwolić na to, żeby mieć samochód niegotowy, czy chociażby kłopot z oponami, bo to jest bardzo ważne podczas podróży. Także dbam o auto. No i oczywiście później już dbam o swój jakby spokój podczas jazdy, bo wiadomo, że dzieci co 5 minut pytają się, czy daleko jeszcze i jak długo, także to jest też męczące, ale nawet już to znamy, ja na to jestem odporny, także to są takie nasze jakby normalne rzeczy. Co chwilę, co jakieś pół godziny, no maksymalnie godzina przerwa i wtedy się regenerujemy psychicznie i dalej idziemy. Patrząc teraz na ciebie, od razu zauważamy hasło kampanii Bridgestone: podążaj za marzeniami bez względu na wszystko. To jest kampania, która wspiera ludzi w tym, żeby walczyli rzeczywiście o swoje marzenia. Powiedz, czy w czasie pandemii to jest jeszcze bardziej istotne niż w takim normalnym świecie? Wydaje mi się, że tak, ponieważ jakby pandemia nakłada dodatkowe problemy, tak, z tym związane z naszymi, z dochodzeniem naszych marzenia. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że niestety, ale w życiu tak to wygląda, że te problemy się pojawiają, te przeszkody na drodze naszych marzeń się ciągle pojawiają, a tylko ci te marzenia osiągają, którzy się tym problemami nie zrażają, nie przejmują, wręcz przeciwnie, są bardziej zmotywowani do tego, żeby po te marzenia sięgnąć. I to jest jakby dobre hasło właśnie na ten trudny czas. Podążaj za marzeniami bez względu na wszystko. Powiedz mi, jak ty zawsze w trudnych momentach, bo na pewno takie też były, takie, o których ty wiedziałeś i takie, o których mówiła cała Polska, jak ty w tych trudnych momentach odnajdywałeś w sobie siłę, żeby dalej dążyć za marzeniami, bo dalej chciałeś grać, nie chciałeś rezygnować z tego, co robisz? No, jako sportowiec byłem nauczony od małego zasady, że kiedy przegrywa się mecz, po tym meczu trzeba na szczycie się podnieść i zagrać kolejny lepszy, udowodnić, że jest się dobrym. A kiedy uległem wypadkowi i straciłem oko, to oczywiście miałem poczucie, że jak najszybciej chcę wrócić na boisko, bo wydawało mi się, że dopóki nie dojdę do ściany, dopóki nie uznam, że jest to niemożliwe, to muszę walczyć. I tak też robiłem, tak? Także kiedy pojawiła się pierwsza szansa na to, żeby w ogóle wrócić, to chciałem ją wykorzystać i chciałem spróbować na boisku znowu zaistnieć. A na jakim poziomie, jak to miałoby wyglądać, no to już patrzyłem z biegiem jakby kolejnych swoich kroków. Okazało się, że jednak było to na tyle możliwe, że wróciłem na ten najwyższy poziom i grę na tym najwyższym poziomie jeszcze parę lat w wypadku. Jak ważne według ciebie jest dawanie takiego przykładu? Czy ludzie, którzy są gdzieś w chwilach takiego zwątpienia i nie wierzą w swoje marzenia, albo przynajmniej na chwilę tracą wiarę w te marzenia, czy oni się zgłaszają do ciebie, pytają, jak sobie poradzić, co robić i co im wtedy radzisz? No przez te ostatnie 10 lat, kiedy w zasadzie uległem wypadkowi, straciłem oko, dużo osób się zgłaszało do mnie, którzy mieli właśnie problem, no, z utratą jednej gałki ocznej i rzeczywiście pytali mnie, jak dalej żyć, jak sobie z tym poradzić. No, ja zawsze powtarzam, że w zasadzie nie możemy patrzeć na to, czego już nie mamy, tak, ale musimy skoncentrować się na tym wyłącznie, co jeszcze nam zostało i co możemy z tym zrobić dobrego. Także to jest jakby klucz do tego, żeby iść dalej pozytywnie myśląc. Także tak przynajmniej ja postępowałem, tak? Skupiłem się na swoich atutach, a nie na tym, czego mi już brakuje i nie na tym, jaki nie jestem, a jaki jestem i co jeszcze mogę z tym zrobić. Także to są takie, myślę, że główne słowa klucz. Przyglądałam się twoim mediom społecznościowym, tam widać dużo sportu, to oczywiste. Widać też dużo ruchu, rower, bieganie, natura. Powiedz mi, czy taki trochę, no, wydaje mi się, że zwolnienie, które następuje w momencie, kiedy sportowiec decyduje się na zejście z piedestału i zejście ze sceny, jak to się mówi wśród muzyków, czy to jest taki moment, w którym bardzo dotkliwie odczuwa się brak sportu, brak ruchu i trzeba rzeczywiście, mając bardzo dużo energii, poszukać sobie miejsca? Czy to jest trudne?
No ja osobiście bardzo szybko doszedłem po karierze do wniosku, że nie mogę nic nie robić i ten ruch jest bardzo mi potrzebny, bo z jednej strony, kiedy nic nie robię, zaczyna mi wszystko boleć, co było bardzo złe. Także potrzebowałem wysiłku, potrzebowałem siłowni tego, żeby to napięcie mięśniowe utrzymać. A z drugiej strony również psychika, tak? Gdzieś czułem się rozdrażniony, czułem się troszkę znerwowany, kiedy tej energii jednak nie uwolniłem podczas treningu. Także szybko wróciłem do zajęć na siłowni, do biegania, do roweru. Także w zasadzie teraz, kiedy tak policzę, no to spokojnie 3 razy, 4 razy w tygodniu jestem czy to na hali, czy na siłowni i jakiś sport po 1,5 godziny dziennie uprawiam. Także za dużo się nie zmieniło. Nie jestem zawodowcem, jestem amatorem, ale ciągle związany ze sportem. Jak to brzmi, nie jestem zawodowcem, jestem amatorem. Jak planujesz jakikolwiek wyjazd, to patrzysz, wybierając miejsce, na takie miejsca, gdzie ten sport rzeczywiście możesz uprawiać? Czy to gdzieś pod dachem, czy na łonie natury? Czy masz może ulubione swoje miejsca w Polsce, gdzie właśnie w takim duchu slow możesz liczyć na to, że te miejsca spełnią wszystkie twoje oczekiwania? Jeżeli tak, to jakie to regiony? No tak jak powiedziałem, Mazury, Polskie Morze i Góry to są takie w zasadzie trzy niby nasze najlepsze miejsca, jeżeli chodzi o Polskę. Ale jeżeli już coś wybieram, to zdecydowanie gdzieś jest dużo właśnie zieleni, lasy, jezioro, żeby mieć właśnie miejsce na czy to pobieganie, czy na jeżdżenie na rowerze, czy na spacer. Także to są takie jakby dla mnie najlepsze miejsca. I oczywiście nie lubię jakby dużego zagęszczenia ludzi, tak? Lubię spokój, lubię mieć trochę prywatności i takie miejsca najbardziej preferuję. Także no wszystko pod kątem właśnie jakby też sportu i aktywności fizycznej. Ja teraz chciałabym cię zabrać na Dolny Śląsk. Na pewno też są to ci znane rejony. Nie wiem, czy tam kiedykolwiek byłeś pobiegać, pojeździć na rowerze, czy po prostu odpocząć z rodziną. Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że teraz pierwszy raz z przyjemnością będę mogła cię zabrać na coś, co się nazywa winobraniem. Bardzo przyjemna praca fizyczna. Odstresowuje i daje pewne efekty potem widoczne. Zobacz. Ruszamy z pasją. Kierunek Dolny Śląsk. Jesień to moja ulubiona pora roku, czas piękny, nostalgiczny i idealny na podróże w duchu slow. Pełni wspomnień słonecznego lata przygotowujemy się na zimę, zamierzam więc zadbać o zapasy, a także o swoje zdrowie i samopoczucie. Nie zapominam też o bezpieczeństwie. W nieprzewidywalną jesienną pogodę towarzyszyć mi będą całoroczne opony, gotowe na wszystko. To był fragment tylko tego, co oczywiście będziecie mogli zobaczyć na głównej stronie Onetu w najbliższą niedzielę. Godzina 12, pasja w podróży. Zapraszam was bardzo serdecznie. Obiecuję, że zabiorę was naprawdę piękne, pyszne i bardzo zdrowe miejsca, bo jesień to czas, kiedy nie tylko powinniśmy ładować baterie, ale też powinniśmy dbać o odporność i o tym między innymi będzie w najnowszym odcinku. Karolu, powiedz mi, ty jako sportowiec na pewno masz dużo większą wiedzę na temat organizmu i tego, co z nim się dzieje. Czy myślisz również czasami o odporności, o budowaniu jej teraz w czasach, gdy dużo się o tym mówi ze względu na pandemię? Tak, no ja to zdecydowanie jestem jakby fanem profilaktyki, a nie samych leczenia skutków. Także od kiedy w zasadzie od marca pamiętam, że stosujemy już duże ilości olej z czarnuszki, zakwas z buraków, czy chociażby wysikamy soki ciągle z warzyw i owoców dla dzieci. No a po to wszystko właśnie, żeby być w razie jakiegoś zakażenia wirusowego dużo mocniejszym niż normalnie. Także stosuję to i jak najbardziej polecam. Czy masz, wracając jeszcze na moment i na koniec do podróży, czy masz jakieś swoje miejsca, które, wiadomo, że świat jest trochę inny i nie mamy wielu możliwości, ale jak już będziemy wolni i będziemy mogli gdziekolwiek wyjechać i sprawić sobie odrobinę przyjemności, to powiedz, gdzie zabierzesz rodzinę? Gdzie zabierzesz rodzinę? No jakąś fajną chyba zagraniczną podróż, bo żona tyle na to czeka, że jeżeli już będzie bezpiecznie, to myślę, że wybierzemy się gdzieś za granicę na jakąś piękną plażę i będzie to przyjemność dla dzieci i dla mojej żony. A gdzie, no to jeszcze zdecydujemy. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dbaj o siebie, dbaj o swoją rodzinę i dużo zdrowia życzę. Trzymaj się ciepło. Dziękuję, wszystkiego dobrego, pozdrawiam.
Karol Bielecki był naszym gościem. Kochani, to tyle, jeżeli chodzi o nasze spotkanie. Ja wam przypominam, 12:00 w najbliższą niedzielę. Pasja w podróży na głównej stronie onet.pl. Tam znajdziecie kolejny odcinek slow podróży, które nie tylko będą pyszne i ciekawe, mam nadzieję, bo pokażemy wam bardzo ciekawe miejsca, ale też zadbają o waszą odporność, co jest ostatnio chyba najważniejsze. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Pa, pa.